Siemo, największy sekret cyberpunk'a został rozwiązany. A scena, którą teraz widzicie, to nie żaden żart czy jakaś fanowska animacja. Nowo dodana aktualizacja przyniosła nie tylko zmiany w rozgrywce, ale też zmiany w najciekawszym sekrecie, którego rozwiązanie zajęło 3 lata. Sekret, który znaleźć mogliśmy nie tylko w cyberpunku, ale też w Wiedźminie 3. Trzymajcie się mocno, bo dzisiejszy odcinek będzie naprawdę gruby. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie takiego kontentu więcej i wpadnijcie na szefowy Discord. Tam info o sekretach, nowościach, aktualizacjach zawsze leci jako pierwsze. A my bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Ale się w ogóle fest Sekretu FF06B5 może nie śledzę od samego początku, ale śledzę od aktualizacji Nexgen, od której większość ludzi mnie kojarzy. Do dzisiaj niemalże codziennie dostaję pytania: co z sekretem, czy są jakieś zmiany, czy coś się w ogóle ruszyło? 9 miesięcy później mogę Wam powiedzieć, że tak, mam coś, co was na bank zaskoczy. Pewnie wielu jest też z was nowych w cyberpunku, albo wcześniej po prostu nigdy nie interesowało się sekretem FF06B5 i nie ma pojęcia o czym do końca mówię. Tajemnica ta z cyberpunka nierozwiązana została od 3 lat i jest jedną z najciekawszych i najbardziej skomplikowanych, jakie prawdopodobnie trafiły kiedykolwiek do tej gry. Chyba, że są jeszcze tak skomplikowane i tak ukryte, że jeszcze ich nawet nie odkryto. Dla ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o sekrecie, postaram się jakoś to łopatologicznie wytłumaczyć, tą samą historię w trakcie odcinka, ale każdej nowej osobie polecam zapoznać się z tymi dwoma materiałami, w których to wytłumaczyłem trochę teorii na temat sekretu, powiedziałem o potencjalnych rozwiązaniach i ogólnie biegałem Geraltem po mapie po kilkanaście godzin, próbując rozwiązać, no właśnie owy sekret. Zrozumienie teorii i poprzednich domysłów jest tu kluczowe, ponieważ w tym odcinku znajdziemy sporo nawiązań do właśnie tych teorii, które na przestrzeni lat się wytworzyły. Ale dzisiejsza przygoda zaczyna nam się wyjątkowo nie tak jak poprzednie w Wiedźminie 3, a na farmie biotechniki, gdzie znaleźć możemy dość upiorny dom. Nie, to kościół jest chyba. Gdzie znaleźć możemy dość upiorny kościół. Kościół ten nie należy do najprzyjemniejszych dla oka, a w środku możemy znaleźć naprawdę upiorne rysunki. Porysowane ściany, jakiś techniczny sprzęt, laptopa, na którym znajdziemy naprawdę ciekawe rzeczy, ale o nich jeszcze pogadamy zaraz, i pewną grę. Gra ta z pozoru nie wydaje się jakaś dziwna, to tylko zwykła gra. Ale to nieprawda, bo ta gra zawiera odpowiedź na wiele naszych pytań. Grata została dodana do cyberpunka właśnie w patchu 2.0, a wcielamy się w niej w postać imieniem Johnny Silverhand nie wiem czy kojarzycie gościa i przemierzamy korytarze Arasaki, po to by ostatecznie wysadzić ją matomówką. Chociaż nasz cel jest łatwy, prawdziwy cel to wcale nie to. Prawdziwym celem jest odkryć tajemnicę tej gry, ponieważ ta zawiera takową tajemnicę, a nawet i kilka tajemnic. Ponieważ w niej znajdziemy wiele ukrytych drzwi, wiele znaków i statuły, które dobitnie potwierdzają nam, co tu jest grane. Ale może po kolei. W tej grze za zadanie mamy przechodzić na kolejne poziomy, a sama mapa jest gigantyczna. Jakichś przeciwników, jakichś ukrytych rzeczy, naprawdę jest co tam robić. Już na samym starcie tak naprawdę wymagane jest użycie przez nas sekretnego pokoju i podniesienie okularów do postaci Johnego Silverhanda. Potem będziemy musieli znaleźć windę i udać się ze 120 piętra na 86. Potem jeżeli chcemy odblokować ten sekret, będziemy musieli wejść do jednego z pokoi na poziomie 52, gdzie znaleźć będziemy mogli... no... Dojść znajomą statuę, potwierdzającą to, że mamy do czynienia właśnie z tym sekretem, a potem za zadanie będziemy mieli odnaleźć pokój, w którym będziemy musieli poczekać do 272 sekundy. Musi nam się pokazać taka kłódeczka na dole ekranu. Kiedy to się stanie, musimy wyjść z pokoju i teraz zaczyna się zabawa, bo dosłownie nie możemy nawet zmarnować sekundy bo potem po prostu nie zdążymy. Musimy zrobić wszystko perfekcyjne, jakbyśmy co najmniej speedranowali tą grę. A nawet wiedząc jak to się robi, mi osobiście zajęło to naprawdę godziny. Zaraz po wyjściu z pokoju, gdzie czekaliśmy do 272 sekundy, musimy udać się oczywiście do kolejnego pomieszczenia, a tam za zadanie będziemy mieli wprowadzić kod 240891. Stamtąd będziemy musieli się udać do windy, a ta zaprowadzi nas do labiryntu. I wierzcie mi, to jest... W, w sensie dosłownie, znając drogę prawie na pamięć, przechodziłem go dobre 3 minuty. A nie mówiąc, ile prób podjąłem, <laughs> bo to były dosłownie godziny. A nawet, znając drogę, na końcu zostaje nam kilkanaście sekund wolnego czasu. Także jest naprawdę ciasno. Zaraz, przy miejscu docelowym, czyli windzie, znaleźć będziemy mogli taki znak art. Tym ardem to też się portale w tym Wiedźminie aktywowało, ale myślę, że nie ma to większego znaczenia. Chociaż lubię wymyślać sobie jakieś takie teorie. teraz trzeba do Wiedźmina się udać, tam zadymić. I później udać się będziemy musieli do windy. A nią zjedziemy na pierwsze piętro, zabijemy bossa i przegramy grę. Ale taki był plan, ponieważ to odblokuje nam coś takiego. Terminale, czy tam panele, do których będziemy mogli wpisać kody. Wcześniej tych paneli oczywiście nie było, a pojawią się one dopiero wtedy. Kiedy przyjdziemy tą grę według powiedzianego schematu. Jeżeli wpiszemy te kody o każdej innej godzinie nie licząc czwartej nie będą one działać. Musi być to czwarta w nocy. Jeżeli wpiszemy te kody, które teraz widzicie, usłyszeć będziemy mogli dźwięk dochodzący z komputera albo z tych maszyn, w sumie bardziej. To będzie potwierdzenie tego, że zrobiliśmy wszystko dobrze. I to też będzie bardzo ważny moment w tym całym sekrecie. Bo to on właściwie doprowadzi nas. Do wielkiego finału. Na komputerze znaleźć będziemy mogli naprawdę sporo rzeczy, i właściwie pozwolę sobie Wam przeczytać wszystkie, ponieważ naprawdę są ciekawe. To się dzieje naprawdę. Tak brzmi tytuł maila. Mam to po listorze. Tym razem się nie mylę. Potrzebuję tylko czasu, żeby zrozumieć, ale po kolei. Pewnie myślisz, że do reszty oszalałem. Może i tak było. Zacząłem wątpić, czy odpowiedź, której szukamy, w ogóle istnieje. Co jeśli od początku staraliśmy się znaleźć sens tam, gdzie nigdy go nie było. Ale teraz wiem, że mieliśmy rację. Wystarczyło zboczyć ze ścieżki, aby wreszcie to dostrzec. Tak jak pisałem, popadłem w totalny marazm. Uciekłem z sieci i szukałem pocieszenia w świecie ulotnych fizycznych przyjemności. Chciałem poczuć coś, cokolwiek. Snując się po Night City, trafiłem do salonu gier wideo. Nie pamiętałem nawet, że takie miejsca istnieją. W jakimś innym życiu, były dla mnie jak dom. I właśnie wtedy, właśnie tam moim oczom ukazał się znak. Pikselowe FF06B5. Ukryte w kodzie oprogramowania sprzed 60 lat. Rozumiesz co to znaczy, prawda? Że trop, którym podążaliśmy, sięga dalej i głębiej. Nic nam się wydawało i że od teraz nikt z nas nie jest bezpieczny. Oni już wiedzą, że my wiemy. Dlatego nic więcej nie napiszę. Pakuję laptopa i znikam. Musisz sam odkryć to, co ja. Mówiłem ci o grze, która zmieniła moje życie. Przypomnij sobie jej tytuł. Teraz zmieniła je po raz drugi. I twoje też zmieni. Coś czuję, że wiem do kogo to jest nawiązanie. Następny mail. Mnichu Ci i się nie bać. Czy listka 69. Nie wiem kto napisał tego maila, ale już mi się podoba. Zastanawiasz się co u naszych mnichów? Nic. Albo raczej to samo co zwykle. Tup, tup, tup. Pod posąg. Pokiwają się, pobamroczą i wracają do swoich mniskich spraw. W ten sposób niczego się nie dowiemy. Najchętniej sprzedałbym jednemu z drugim lepę i zadał kilka pytań. Typu, kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? I co to do Wafla, w tym wszystkim chodzi, ale wiesz, jaki jest plus naszej sytuacji? My nie jesteśmy mnichami, więc możemy po prostu iść na miasto i najebać się jak Messerschmitty. Muszę spuścić trochę pary, a tobie też by nie zaszkodziło, jakbyś się wyrwał na jedną noc z tego swojego odludzia. Jesteśmy w tym razem, nie? Może przy piwku dojdziemy do jakichś odkrywczych wniosków. Na przykład, czym, jeśli w ogóle, różni się magneta od funkcji. W tym mailu mamy naprawdę sporo ciekawych nawiązań. Tak jak już mówiłem w poprzednich materiałach na temat tego sekretu, mnisi generalnie odgrywali w tej większości teorii całkiem ważną rolę, ale cytując autora, mnichów. Wygląda na to, że nie są oni powiązani z sekretem i ciężko mi powiedzieć, czy nigdy nie mieli być ale myślę, że te teorie o pierścieniach i tym wszystkim możemy wyrzucić do śmieci. Chociaż tak czy siak nigdy nie spojrzę na a tak samo. Jak na nich zawsze patrzę to mam wrażenie, że tam gagatki coś knują za moimi plecami. Chociaż z drugiej strony też mieliśmy to ciało, które było dodane do bastionu i miało ten pierścień. Ciężko mi powiedzieć co to, jak to się wszystko łączy. W ostatniej linijce tekstu mamy napisane czym się różni Magneta od fuksji. Magneta to kolor różowy. I funkcji, to też kolor różowy. Jestem mężczyzną, dla mnie to i to i to i to to jest też kolor różowy. Oczywiście nawiązanie do tych kolorów nie jest tutaj przypadkowe, bo chodzi tutaj o kolory ściśle powiązane z sekretem. Ponieważ kiedy weźmiemy FF06b5, na skalę kolorów wyjdzie nam po prostu czysty różowy, czy tam kolor magneta. I od zawsze kolor ten był ściśle powiązany z sekretem. Twórcy, nawet dodając sekret do Wiedźmina, postarali się o to, by ten różowy tam był. A następny mail nazywa się Analiza Widma Spektroskopowego. Przejrzałem te dane spektroskopowe, które mi przesłałeś. Znalazłem pewne anomalie, ale nie ma się jeszcze co napalać. Niewykluczone, że to kwestia źle skalibrowanego sprzętu albo nieuczciwych handlarzy z kabuki. Dlatego powtórzę analizę. Na innym zestawie parametrów. Teoria bakteriofaga jest zajebiście kusząca, ale nie możemy naginać faktów do naszych oczekiwań. Wyślę ci tabelę krzyżową z wynikami, żeby rzucił okiem. Ciekawi mnie, czy wyciągniesz z nich coś więcej. Na komputerze będziemy mogli znaleźć też trzy pliki: kopi, kopi, magneta czy bligo o nazwie Nowy Początek. Śmiać mi się chce, kiedy pomyślę ile czasu zmarnowaliśmy na te wszystkie żałosne, wydumane teorie. Poczułem ulgę kasując swoje natchnione zapiski. Bełkotliwe dzienniki, samozwańczego geniusza, który okazał się głupcem. Tyroanta musnął zasłonę tajemnicy, on pierwszy. Nie wierzyłem, dopóki nie zobaczyłem. Zapomniana, archaiczna gra, a w niej jeszcze nie odpowiedź, ale na pewno wskazówka, dziurka od klucza. Który musimy znaleźć w drzwiach, które braliśmy za mur. Póki co odciąłem wszystkie połączenia sieciowe w głównym komputerze i zaprogramowałem go na przyjęcie 8 punktów danych. Czas przekazać wieści braciom i siostrom w Night City. Spotkam się z nimi twarzą w twarz jestem im to winien. Tyroanta miał rację. Litery. Narażają nas na zbyt duże ryzyko. Oczywiście, przed update'em 2.0 nie mogliśmy zrobić żadnej z tych rzeczy, które wam dzisiaj pokazuję. A teorii na temat FF06B5 pojawiło się mnóstwo. Coś czuję, że domyślam się, do kogo to było nawiązanie. Z tym śmiać mi się chce, kiedy pomyślę, ile czasu zmarnowaliśmy na te wszystkie żałosne, wydumane teorie. Znaleźć będziemy mogli też plik copy-copy magneta, który chyba jest najważniejszym z tych trzech plików, ponieważ zaraz po odpaleniu wgra nam współrzęd nawigacyjny. Współrzędne te prowadzić nas będą do miejsca, w którym znajdziemy zwykły materac. Ale jeżeli postoimy na nim nie ruszając się przez ponad godzinę, to stanie się to. Oto po trzech latach finał sekretu FF06B5. あ。<laughs> Po obudzeniu na miejscu znaleźć będziemy mogli laptopa z różnymi mailami i plikami. Wszystkie maile już wam przeczytałem, za to pliki na laptopie będą zupełnie nowe. Z plików tych dowiedzieć będziemy się mogli, że człowiek, którego tam widzieliśmy, zadbał o to, abyśmy nie umarli podczas tego ataku kości. Nie wiem jak to nazwać. W teorii moglibyśmy to nazwać antypowym zjawiskiem elektromagnetycznym z promieniowaniem tła w normie. No ale jakoś atak kości brzmi chyba epicko bardziej. Hmm. O ile w tych dwóch plikach nic się później nie dzieje, to od trzeciego do szóstego zaczynałem się robić coraz bardziej tajemnicze i coraz bardziej mroczniejsze. Nie wiem, czy potrafię to ująć w słowa, ale muszę spróbować. Ukazują mi się wizje. W jednej sekundzie chodziłem boso po piasku, zataczając koła, a w drugiej byłem w środku jakiegoś pomieszczenia. Piszę jakiegoś, bo nie wiem co to było za miejsce. Zamknięta przestrzeń to na pewno nie byłem tam sam, przed włączonym ekranem. Monitorem, ktoś siedział. Siedział i patrzył. Nie mogłem dostrzec jego twarzy, ale widziałem obrazy na ekranie. Ten człowiek patrzył na mnie. A może przeze mnie? Wiem jak to brzmi, kimkolwiek była ta osoba. Ten czuwający był bez reszty skupiony na patrzeniu w ekran, nie, nie na patrzeniu, obserwowaniu. Jestem prawie pewien, że nie był świadomy mojej obecności. Kiedy to piszę, jestem już z powrotem na pustyni. Nie pamiętam momentu, w którym się obudziłem. Nie wiem, ile trwał ten sen, a nie czy to w ogóle był sen. Przygotowuję się na następne wejście. Za drugim razem wizja była czytelniejsza. Czuwający siedział dokładnie tam, gdzie wcześniej, ale teraz, obrazu do, ale teraz do obrazu dołączył dźwięk. Kosztem niesamowitego wysiłku i skupienia, byłem w stanie dostrzec i rozpoznać więcej szczegółów. To była jakaś walka. Miałem wrażenie, jakby ktoś, coś, nie chciał, żebym patrzył i wiedział. Jestem persona non grata, ale jestem. Usiłowałem zapamiętać jak najwięcej z tego, co robi czuwający. Monitor przed którym siedzi jest podłączony do terminala komputerowego. Kolejna różnica: tym razem na ekranie nie widziałem już siebie. Widziałem Night City z kamery drona. Obniżającego lot. Czuwający jest szpiegiem, to pewne, ale dlaczego obserwuje właśnie nas? W następnym wejściu spróbuje nawiązać kontakt, uświadomić czuwającemu, że też jest obserwowany. Pusty pokój, gdzie czuwający? Próbowałem sięgnąć wzrokiem dalej, ale im dłużej unikałem patrzenia na monitor, tym bardziej pragnąłem na niego spojrzeć i zrobiłem to. Zająłem miejsce czuwającego, skupiłem się na obrazie. Z początku był rozmazany i niewyraźny, ale stopniowo kontury zaczęły się wyostrzać. Czuwający był na ekranie, patrzyłem na niego poprzez niego, siedział tam, gdzie zwykle i patrzył na mnie, patrzącego na niego, patrzącego na mnie, patrzącego na niego. Poczułem czyjąś obecność, odwróciłem się, ale nikogo nie było. Kiedy znów odwróciłem się od ekranu, nasze spojrzenia się spotkały. Czuwający nie patrzył już na swój monitor, patrzył prosto na mnie. Strach zżera mi duszę, boję się następnego wejścia, ale muszę to zrobić. Teraz już rozumiem, ale teraz jest już za późno. Coś się kończy, coś się kończy. Skończy? Skończyło. Do tych plików jeszcze na dosłownie sam koniec wrócimy, ale chciałbym pokazać Wam jeszcze dwie rzeczy, jakie znajdziemy w tym miejscu. Oczywiście są kamery, ale przede wszystkim są ciuchy tego gościa, który nas uratował. Dlaczego tu leżą jego ciuchy, to nie ma dla mnie kompletnie sensu. Chyba, że te kamery tam po coś innego były ustawione, coś innego tam było badane. Nowy brain z naszym udziałem na, na rynku. Na miejscu znajdziemy też samochód, do którego, jeżeli wsiądziemy, to będzie on już na zawsze nasz. I to chyba wszystko, co na razie wiemy. Ale przed słowami zakończenia tego odcinka chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Te wszystkie pliki, które Wam pokazałem, ktoś siedział, siedział i patrzył na ekran monitora. Był bez reszty skupiony na patrzeniu na ekran. Ten obserwator patrzył na niego, a może i nawet przez niego. Przez tego gościa, tak jak ja aktualnie patrzę oczami V, tak jak Ty patrzysz na mnie patrzącego oczami V, bo kto wie, ale może tym obserwatorem właśnie jesteś Ty. Chociaż z pozoru sekret Cyberpunk nam się tutaj kończy, to i tak nie jest to koniec zabawy. Na część z rzeczy mamy odpowiedź, ale na większość nie mamy. I nie mam nawet pojęcia, skąd przykładowo te numery, które wpisywaliśmy do terminali w tym kościele, się wzięły. Ja po prostu wziąłem je z internetu, jestem szczery, ale nie mam pojęcia, jak to się znalazł. Pewnie poprzez grzebanie w plika gry, a nie poprzez takie wiecie, przechodzenie po prostu tej gry i followowanie tego sekretu. Na mapie możemy znaleźć jeszcze przykładowo taki laptop, też nie mam pojęcia, do czego służy. I czy udało się komuś na to pytanie odpowiedzieć? Nie mamy pojęcia, co ten sekret robił w Wiedźminie, dlaczego tu jest Uroboros, dlaczego jest tam kolor różowy. Tak, generalnie, to w sumie nie mamy żadnego pojęcia na żaden temat. Jednocześnie prawdopodobnie mamy zakończenie tego sekretu. Ale po drodze, brakuje jak widać do pełnej historii. Naprawdę. Kilku solidnych puzli. I ciężko jest wywnioskować jakąś teorię na temat tego wszystkiego. Ten samochód, który dostaliśmy to tylko samochód, a ta kość, którą widzieliśmy, to po prostu żółta kość. A to tak naprawdę nie te kości i nie takie sceny z Cyberpunka, a teorie spiskowe i całe to community napędzały ten sekret, więc trzeba dowiedzieć się więcej. I mówię wam, że zdecydowanie nie jest to ostatni film na temat tego sekretu. A jeżeli chcecie tworzyć teorię, czy odnaleźć jeden z takich brakujących puzli, możecie to zrobić na Discordzie Wielka Redania. Giga -szefowy Discord polecam poświęcony właśnie grom CD Projekt Red i możecie wejść na reddita ff06b5, gdzie setki osób rozwiązuje ten sekret od lat i wymienia się różnymi teoriami i pomysłami. I pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek. A teraz info tak dla widzów. Yy, mam Majka nowego i w ogóle setup nowy, także dźwięk w ogóle dzisiaj nie jest ustawiony. Jest to drugi raz, który nagrywam yy, ten odcinek. Wszystko jest dokaszany yy, i w sumie nie śpię od dziesiątej, także jeżeli dzisiaj by mi się jakoś język plątał, yy, to sorry. Mam nadzieję, że... Nie wiem nawet jak jest dźwięk, nic nie wiem co się dzieje. Mam nadzieję, że wszystko było ok. Jeżeli coś było nie okej, okay, to się niczym nie martwcie. Naprawimy to, to, to na następną serię, na następny odcinek, czy tam na premierę Cyberpunka. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Yo!